Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w przeglądzie półek w Pepco. Powiem Wam, że tutaj już pomału wchodzą dekoracje, ubrania świąteczne i tutaj mamy, zobaczcie, za 15 zł taką koszulkę. Występuje do rozmiaru 3XL, ona jest czarna z taką srebrną aplikacją. I tutaj mamy kolejną, tym razem też do 3XL i kosztuje 10 zł z takim liściem. Także tutaj przeglądam. I powiem Wam, że myślałam, że wszystko to samo, a tu zobaczcie, ukryła się taka fajna welurowa bluza z takimi rękawami 3/4. Tutaj przód jest krótszy, tył jest dłuższy, bardzo przyjemna w dotyku, welurkowa. Wydaje mi się, że częściowo, wiecie, dużo rzeczy powyciągali po prostu z magazynów. To jest 30 zł. Cena i do rozmiaru 3XL występuje. No także pewnie będą się powtarzały jakieś rzeczy z zeszłego roku, ale akurat tej bluzy welurowej nie pamiętam. Tutaj pojawiły się też nowości, jeżeli chodzi o panów, o ciepłe kapcie. Też widzicie sygnowane Pepco Christmas 20. 5 zł w takie właśnie gwiazdki. I tutaj mamy jeszcze takie fajne, bardzo cieplutkie. No, taka kolekcja, wiecie, znowu bajkowa. I te kapcie to będzie, wiecie, z bajki o Puchatku. 25 zł takie kapcie, tak. I tutaj właśnie jeszcze sprawdzam. Winnie the Pooh, tak. Kubuś Puchatek. Także takie fajne granatowe dla panów. Dla pań również się pojawiły nowości, jeżeli chodzi o kapcie. Cena 10 zł, bardzo milutkie, bardzo przyjemne. Czerwona podeszwa z takim właśnie antypoślizgiem, także bardzo przyjemne. Tutaj kolejne, takie brązowe ze złotą nitką. Zobaczcie, z takim fajnym dzióbkiem. I takie kapcie cieplutkie. Kosztują, już Wam mówię, 30 zł. Tak, bo tutaj widzę, że już po prostu nie ma chyba oryginalnej metki, już tutaj coś jest doczepiane. Także moim zdaniem to jest częściowo wyciągnięte po prostu z magazynów, bo niektóre rzeczy kojarzę. Kojarzę też te kapcie za 15 zł, no ale wiecie, też jest fajnie, bo niektórzy na przykład nie zdążyli sobie zakupić w tamtym roku, a tu jeszcze po prostu coś zostało, także 20 zł kolejne kapcie i takie czerwone w gwiazdki też 20 zł. I tutaj mamy kolejne takie bamboszki w cenie 10 zł. I one też mają taką podeszwę antypoślizgową. No także takie typowo już świąteczne kapcie. I są też bardzo fajne, takie zielone z choinką i z ciastkiem. Bardzo przyjemne, milutkie. Także na pewno będą stópki miały dobrze, cieplutko w takich kapciach. Cena tych kapci to 20 zł. No i tutaj mamy jeszcze te takie jakby sweterkowe za 20 zł również. Także dla pań ogromny wybór kapci. Tutaj jeszcze na skarpetkach jestem, zauważyłam takie skarpetki. Nie wiem, może nie zwróciłam wcześniej na nie uwagę. 10 zł, tutaj 3 pary. I tutaj z atomówkami, takie krótsze skarpetki, też 10 zł za 3 pary. Także jak widzicie, jest wybór, jeszcze są te kardiobany, cieplejsze skarpetki. No i tutaj, kochani, już cały stand z kocami. No jest po prostu ogrom wyborów, jeżeli chodzi o koce. Dość duże koce, 40 zł, tak jak ten przed chwilą. Tutaj mamy super poduchę. Ta poducha kosztuje 30 zł. Powiem, że ona jest świetna, bardzo mi się podoba. I tutaj mamy taką sweterkową, tak jak te kapcie, cena 30 zł. I kolejne tutaj wzory, dużo właśnie już czerwieni, dużo z takich rzeczy właśnie z kolekcji Pepco Christmas. I tutaj kolejny ciepły koc w cenie 50 złotych, ten jest większy, 1,50 na 2. I tutaj jest też fajny koc, ale to jest cieńszy w dotyku, 25 zł, 1,30 na 1,70 m. I kolejny zielony, 1,25 na 1,50 m, 40 zł. Bardzo przyjemne, milutkie wszystkie.
Także oczywiście, no, nie tylko na zimę, ale już praktycznie na jesień są potrzebne 30 zł ten czerwono-biały. Także jest ogromny wybór. Szare z białym, bardzo ładnie wyglądają, bardzo mi się podobają te koce. I 40 zł ten kosztuje. Także naprawdę możemy coś wybrać fajnego, nawet na prezent też. 50 zł i tu jest też większy koc, 1,50 m na 2. Cały czerwony, 20 zł. To taki będzie cieńszy kocyk. I tutaj jeszcze właśnie z taką myszką Miki za 30 zł. Uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i również podkładki, dużo już podkładek. Tutaj te podkładki akurat po 7 zł, czerwona z takim złotym wykończeniami, jest również srebro. Tam to kojarzę chyba z zeszłego roku. Dajcie znać, czy Wam też się kojarzy, że to jest część rzeczy. Na razie widzę z nowego roku, z zeszłego roku, przepraszam. Ta też 7 zł. I tutaj takie okrągłe w cenie 8 zł, średnica 38 cm. I są, jak widzicie, srebrne, czerwone i złote. Wybór jest też duży, jeśli chodzi o podkładki. I tutaj zauważyłam też takie małe pod właśnie filiżankę, pod kubek z gorącym napojem. I takie kosztują 4 zł. Ich jest tutaj 4 w zestawie. Także już wszędzie po prostu się zaczyna robić czerwono w tych sklepach. No tutaj jeszcze kolejny wzór, taki bardzo podobny do tej poduszki, jaką Wam pokazywałam, 30 zł. Ten jest też fajny, taki szary, taki bardziej grafitowy, z białym, też prześliczny, 30 zł. No i tutaj macie jeszcze jakieś wzory. No nie brakuje też poszewek, 12 zł, 40 na 40. Tutaj takie z choinkami, biała, ta jest za 15 zł. No i tu macie kolejne. Ta sama cena. Obok tu widzę pościele, 80 zł, taka duża, 1,60 na 2 i do tego dwie poduchy, 70 na 80. I tutaj jest też wzór, fajne takie jaśniejsze kwiaty. Tutaj coś dla piesków, moim zdaniem 25 zł. Zobaczcie takie sweterki, bo to jestem na dziale właśnie zwierzaczku, więc takie fajne sweterki o różnych rozmiarach. No kapitalnie to wygląda. Nie widziałam wcześniej tych sweterków, nie wpadły mi w oko. Ale jeżeli poszukujecie już dla swoich zwierzaczków, to jest tutaj fajna już bluza dla chłopaków 15 zł. To jest do 1,70 m nawet. Taka czerwona z Mikołajem. No i kochani, już dużo bardzo ozdób świątecznych. Tutaj mamy taki świecznik za 25 zł. Choinka drewniana z takim wykończeniem pluszowym za 20 zł. Kolejno choinka, ta akurat w kolorze srebrnym, taka dość duża jest. 25 zł kosztuje. Następnie znalazłam takie małe choineczki, one są po 5 zł, srebrne i złote i takie fajne świeczki w kształcie bombki i one są po 17 zł i występują w dwóch kolorach, jak widzicie złoty i srebrny z taką fajną no, zawieszką, bo to nie naklejka. No i oczywiście świec to jest zawsze mnóstwo. Tutaj mamy taki olejowy dyfuzor świąteczny, fajnie zapakowany, cena 15 zł. I też mamy, zobaczcie, i srebrne, i złote, bardzo ładnie pakowane. Tutaj zestawy świeczek z taką gałązką fajną, taki zestaw 25 zł. Kolejny zestaw, ten akurat kosztuje 30 zł, ale bardzo fajne te zestawy, nawet mówię na prezent, już można częściowo coś tam myśleć,
Tutaj znowu świeczki 20 zł. No i takie zwykłe po prostu dyfuzory i świeczki. No i kochani, przechodzimy do regału z bombkami. Tu akurat jest girlanda z bombkami. One są po 30 zł. Tutaj jest złota, jest i taka wiśni, w bordo. Ta jeszcze srebrna była. Samochodzik za 12 zł. Ten samochodzik był po prostu wszędzie swojego czasu na święta. A tutaj jeszcze jest taka fajna choinka oraz gałązki po 10 zł. Szklane bombki, zobaczcie, 4 sztuki za 20 zł. Takie czerwone też za 20 zł. Także można się obkupić naprawdę w bombki, bo ogólnie bombki są bardzo drogie. A tutaj wiadomo, że nie wszystko jest szklane, ale nawet te takie, wiecie, zwykłe są naprawdę niedrogie. Tu widzicie po 4 zł, po 7 zł, także naprawdę można sobie zmienić wystrój choinki lub coś dokupić. Także bardzo ładnie się prezentują. Tutaj oglądam takie różowe. Bardzo fajny zestaw. Także i w zieleni, i w srebrze, i w bordo, i w czerwieni. Naprawdę kapitalne. Róż pastelowy 7 zł za 6 sztuk i też są białe. No i tutaj oczywiście już inne też dekoracje, takie drobniejsze bombki. Tutaj mamy taki świecznik na te lighty 20 zł, na tea lighty może, o, tak powiem, 20 zł. Tutaj fajne nawet też na prezent, takie bombki naturalne, można powiedzieć. I taki zestaw kosztuje 15 zł. Tutaj mamy taki świecznik na stół z szyszkami. Powiem Wam, że fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, czy to jest, jaka to jest cena. I tu mamy 30 zł, z tego co zdążyłam zauważyć. Tutaj mamy kolejne zawieszki na choinkę za 10 zł. Takie, wiecie, bardziej z naturalnych. Tutaj 8 zł, takie kokardki do prezentów. Tutaj mamy kolejne, przepiękne są, naprawdę niedrogie akcesoria do pakowania prezentów. I szyszki, szyszki za 5 zł. Także sami też możemy coś sobie udekorować. Kolejny zestaw za 10 zł, też wiszące dekoracje, tutaj tak samo, za 20 zł taki komplet. I tutaj mamy taką dekorację za 15 zł drewnianą. I fajnie to wygląda, bardzo ładnie. Tutaj mamy taki łańcuch LEDowy. On kosztuje 30 zł. I tam jest chyba 20 tych światełek, z tego co dojrzałam. Kolejne wiszące dekoracje. Takie światełka 15 za 15, 15 sztuk za 15 zł. Kolejny zestaw do dekoracji po 5 zł. Takie szpice na choinkę za 3 zł. Naprawdę fajne rzeczy. Ja w tym momencie, kochani, bardzo bym Was prosiła, jeżeli film Wam się podobał, o łapkę do góry, o zostawienie komentarza i o subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam również na inne moje filmy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. I tutaj, kochani, jeszcze zwróciłam uwagę na opakowania. Powiem Wam, że w Pepco chyba są jedne z najtańszych opakowań. I jeżeli chodzi o takie gadżety właśnie dekoracyjne, jest tego bardzo dużo. I taka na przykład torebka, ona jest, słuchajcie, taka bardzo miła w dotyku, taka atłasowa, welurkowa i kosztuje 4 zł. To chyba, ja nie wiem, gdzie jest, który sklep jest tańszy. Jeżeli znacie jakiś tańszy sklep, to dajcie mi znać. Tutaj taka torebka też z napisem 3 zł. Także powiem Wam, te tuby mi się zawsze podobały i powiem Wam, że naprawdę jest cena 5 zł za taką piękną tubę prezentową. Także fajne też pudełka mają,
naprawdę niedrogo. Weszłam tutaj też na dział kubeczków i z myszką Miki taki świąteczny kubek znalazłam za 10 zł. Tutaj jeszcze taki ten zwykły, o, za 12. Jeżeli chodzi o kubki, to w sumie żadnych nowości. Ten to chyba zdaje się był w zeszłym roku. Kosztuje 20 zł, ale tak jak mówię, pokazuje też co jest, co wykładają, bo po prostu ktoś nawet w zeszłym roku mógł sobie nie zdążyć kupić, a może w tym roku by chciał i mu się uda. I taki kubek czerwony 10 zł. Kochani, dzięki bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.